Dzień dobry, w kolejnym dniu i chciałoby się powiedzieć pięknym dniu, bo dzień jest naprawdę ładny. Stoimy sobie na mopie koło Łodzi, bo plan był taki, żeby pojechać dalej. Ale niestety wczoraj przydarzyła nam się awaria naszej jednostki napędowej, a mianowicie pokażę wam, co się zapala. Jak odpalę silnik, znaczy stacyjkę, to pojawia się poziom oleju, zleć kontrolę systemu AdBlue, patrz instrukcja. No i zapaliła się kontrolka też żółta odnośnie silnika. No i nie chciałem wczoraj dalej jechać, zajrzeliśmy z Magdą do instrukcji obsługi. No i okazało się, że jeżeli ten błąd nie zgaśnie, ja w ogóle na początku myślałem, że nie ma płynu AdBlue, aczkolwiek ja to kontroluję, wiem, więc stwierdziłem, że około 3 litrów może było. No i faktycznie podjechaliśmy na stację, tych 3 litrów nie było, zatankowałem 3 litry. Kontrolka nie zgasła, ale kontrolka od AdBlue jest inna niż ta, co się pojawiła, ale na początku jakby nie skojarzyłem. No ale stwierdziliśmy, że nie jedziemy dalej. W instrukcji, wracając do tego, że do instrukcji zajrzeliśmy i tam jest napisane, że jeżeli ta kontrolka nie zgaśnie, to system po 400 km może wyłączyć silnik i już nie odpalimy go. Jesteśmy pod Łodzią, mamy jakieś 360 km, przejechaliśmy jakieś 30, więc tak naprawdę niewiele nam zostało według tego, co instrukcja mówi, bo mamy około 400 km, żeby dojechać do domu. Było późno, bo była gdzieś godzina 24, około północy było, więc stwierdziliśmy, że jedziemy na mopa najbliższego. No i właśnie na tym mopie wylądowaliśmy. Na szczęście było miejsce, bo tutaj było wszystko zajęte. Lądowaliśmy na mopie i stwierdziłem, że zadzwonię do zaprzyjaźnionego serwisu w Bojanie, tam gdzie wymieniałem opony, i zapytam się, o co chodzi, no bo ja się nie znam na tym. No i właśnie już zadzwoniłem, jest chwilę po godzinie 8, zadzwoniłem i no okazało się, że prawdopodobnie albo padł wtrysk od Blue, albo jest na wykończeniu, albo jest zapchany. No i trzeba jednak pojechać i to zrobić, i to wrzucić na komputer. Pan elektryk musi się tym zająć. No i słuchajcie, taka sytuacja, że nie wiem, czy dojedziemy do domu. Znaczy, dojechać to pewnie dojedziemy, znaczy na pewno dojedziemy, tylko czy na własnych kołach, czy może na lawecie. Także no cóż, kończy nam się przygoda ferii. Troszkę zobaczyliśmy, troszkę Matylda zobaczyła, zwiedziliśmy parę miejsc. No, ale plan był trochę inny, więc trzeba przeorganizować plany. Trzeba radzić sobie w sytuacjach takich właśnie, jak nas spotkała. No i cóż, wracamy do domu. Jeżeli jesteście ciekawi, czy dojedziemy na czterech kołach naszych, czy na czterech kołach lawety, to zostańcie z nami. Mimo niezbyt dobrych okoliczności przyrody w tej chwili, które nastąpiły w związku z silnikiem, Krzysztof zdecydował się na codzienną pielęgnację. Matylda go namówiła. Trzeba radzić ze stresem. Matylda go namówiła na codzienne, na wyjeździe pielęgnowanie twarzy. Na wizytę w spa. No, a ponieważ Matylda ma taką uroczą opaskę, to zdecydowała, że na to się wizało, żeby przecież te jego bujne włosy, tak grzywka do pasa, żeby się nie ubrudziła czasami, nie? A to ja tu szybko jakieś śniadanie klecę, bo też mieliśmy na zakupy iść, więc... A tu renifer. Naprawdę nie wiemy, czy dojedziemy. Więc musimy rozładować stres. Naprawdę, trzeba rozładować stres. Ale w tej chwili no i właśnie w ten sposób sobie radzimy ze stresem. No, znaczy w tej ja chwili to cię poważnie nie można traktować. Nie? Nie można? Mm-mm. Nie traktujesz ty poważnie? Teraz nie. Rodziców należy zawsze traktować poważnie. Ale teraz nie. No ładnie. No dobra, no generalnie widzicie, no tak sobie radzimy ze stresem, tak. Nadal stoimy na mopie. I robimy śniadanie. Salon spa na mopie. Dobra, a mi się pali boczek. Dobra. No dobra. Dopa. Jesteśmy po śniadanku już. Mamy nad wyraz dobre humory. Dokładnie. Ale czas odpalić samochód i zobaczyć, czy w ogóle odpali. Dobra, chwila prawdy. I zobaczymy, czy się uda.
Uwaga. 3, 2, 1, start. Odpalił. Dobrze, niech teraz chwilę sobie pochodzi. Ok. Skontroluj silnik. Powiedział coś, co już tak. Wiemy, nie? System AdBlue. No dobrze. To co, niech on chwilę sobie pochodzi na wolnych obrotach. Szybę nam trochę odparuje też. Wiatrak tutaj włączę. Temperaturę zmniejszę. Niech nam odparuje szybę. I za chwilę ruszamy i zobaczymy, jak daleko dojedziemy. To znaczy inaczej. Dojedziemy do domu i tego się trzymamy. Prawda? Tak jest. No i póki co jedziemy. Do domu zostało nam 296 km. Przelotową prędkość mamy 110, spalanie około 10 litrów. Boczny wiatr. No i tak, samochód na razie zachowuje się bardzo dobrze. Nie ma żadnych oznaków. Nie wiem, czy przy tej usterce w ogóle jakieś inne oznaki, oprócz tego, że może się wyłączyć silnik i zapala się kontrolka. Czy są w ogóle jeszcze jakieś oznaki? Jeżeli chodzi o pracę silnika, ja nic nie czuję. Mam nadzieję, że dojedziemy. Trzymajcie kciuki za nas, żebyśmy bezpiecznie dojechali. No, dojeżdżamy już do bramek tutaj na autostradzie A1. No i słuchajcie, pobierzemy bilet. Musimy wjechać na mapa, słuchajcie, na chwilkę, zrobić przystanek. Cały czas błąd jest, no ale mam nadzieję, że samochód odpali. Robimy przez na chwilę przerwę sobie. No i mamy nadzieję, że samochód nam odpali. Czyli tak zaraz. Naprawdę potwierdziło się to, że jest to taki stały błąd, nie? Tak, bo tak w instrukcji jest napisane, że po 50 km, jeżeli to nie zniknie, no to to znaczy się, że jest problem. No i jest awaria i usterka. No i trzymajcie kciuki, dalej trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali. Tradycyjnie statystyki. Odległość, jaką przejechaliśmy, to jest 1009 km. Średnie zużycie 10,2. Troszeczkę więcej, może z uwagi na to, że są opony wielosezonowe. Może dlatego też, że był dość silny wiatr i to jak jechaliśmy w tamtą stronę, to wiało nam w twarz tak zwaną. Więc trochę większe zużycie było. Troszkę muszę więcej pojeździć, żeby zobaczyć, czy to faktycznie opony. No pewnie tak, no bo to inny bieżnik. Troszeczkę więc zużycie będzie większe. Zużycie chwilowe to nie. Prędkość średnia 47 na godzinę. I czas podróży 21 godzin 5 minut. No i tak, jesteśmy już praktycznie pod domem, czyli pierwszy etap. Dojazdu do domu mamy zaliczony i z tego się bardzo cieszymy, że nie musieliśmy na lewecie jechać. Teraz będzie trzeba oddać samochód do serwisu. No i zobaczymy, czy to jest coś poważnego,
czy nie? Czy może wystarczy podłączyć do komputera i zresetować błąd i wszystko będzie ok, bo nie wiem, bo coś po prostu się wydarzyło takiego, że komputer odczytał błąd, a wcale te dysze, tak jak pierwsza diagnoza w warsztacie była, że te dysze mogą być albo uszkodzone, albo zapychają się. Oby nie, no ale zobaczymy. Napiszcie na tym etapie, teraz, jeżeli oglądaliście ten film do tej pory, to napiszcie, czy wy byście wracali do domu, czy byście jechali dalej. Czy byście pojechali na ferie i zobaczyli, co się wydarzy. Czy jesteście ryzykantami, czy nie? Napiszcie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. A my tymczasem, no cóż, samochód do warsztatu oddajemy i pewnie jeszcze w tym vlogu nagramy wam, co było przyczyną tego właśnie komunikatu. Także do zobaczenia za chwilę. Chociaż my do serwisu oddamy samochód za 4 dni dopiero, to od razu, jak tylko oddamy to i będziemy znali diagnozę, to od razu wam wgram, żebyście wiedzieli jeszcze w tym odcinku. Także tyle. Idziemy do domu rozpakować się i... No i kontynuować ferie, ale w domu. No i jest dzień, w którym zawozimy samochód do serwisu. Ale jeszcze jedną rzecz zrobiłem, bo przed chwileczką zdjąłem klemę minusa po to, żeby zresetować tutaj ten komputer na tyle, na ile to się da po odjęciu klemy. No i zobaczymy, czy odpali. Teraz chwila prawdy. Uwaga. No. Nadal błąd jest, więc no idziemy do serwisu. To jest potrzebne jednak. Także jedziemy. Za chwilkę się jeszcze z wami połączę, jak już wyjadę tutaj z osiedla. No, jedziemy sobie do serwisu. No bo błąd nadal jest. Cały czas jest. Jak był, tak jest. Zobaczcie, Magdy nie ma obok mnie. Ale Magdę słychać. Magduś, jesteś tam? Halo Magda, halo Magda. Jestem. Mam nadzieję, że słyszycie Magdę. Zobaczcie, Magda jest... Mam Magdę na słuchawkach, bo rozmawiam przez telefon z Magdą. Żeby tutaj na głośniku nie było Magdy słychać, bo pewnie mogłyby być jakieś sprzężenia, to założyłem słuchawki. Ja tylko słyszę Magdę w słuchawkach, a wy słyszycie Magdę na filmie. A Magda jest za nami. Magduś, podjedź do osi, okay. Tak? O, Magda jedzie za nami, zobaczcie, samochodem. Nawet mrugam. No bo nasz samochód, ten duży, zostawimy w serwisie, no i musimy jakoś wrócić. Także Magda jedzie mniejszym samochodem za mną, a ja prowadzę peleton. Także... no i przy okazji testujemy mikrofony. O, teraz coś sprzęża. O, już przestało. Słyszałem w słuchawkach, nie wiem, czy wy... Tak, no właśnie. Nie wiem, czy wy też to słyszeliście. Testujemy takie mikrofony bezprzewodowe, które kiedyś już tam kupiliśmy, ale rzadko używamy. No i znowu jest sprzężenie. Być może jest to związane z tym, że... związane z tym, że ja przez telefon rozmawiam. Jest ten telefon dosyć blisko tej całej centralki. Może dlatego, teraz nie ma sprzężenia. No i testujemy, czy w odległości, powiedzmy w tej chwili... Magduś, jesteś tam? Jestem cały czas. W odległości, zobaczcie, no. O, znowu jest sprzężenie. W odległości, nie wiem, 50-100 metrów za nami. Sprzężenie, masz cały czas sprzężenie, no właśnie. To pewnie wy też będziecie słyszeli. No i to nie będzie fajne dla ucha. Ale no w odległości, jak komórkę pewnie wyłączył, to w odległości tych 100 metrów mikrofony bezprzewodowe Rode, no, działają. Także my jedziemy. Za chwilkę się połączymy, jak dojedziemy do serwisu. No, dojechaliśmy już do serwisu. Magda tam stoi, zobaczcie. Tam Magda stoi, samochodem naszym. A ja idę do znanego serwisu nam, Fred. No i zobaczymy. My musimy zostawić samochód, no bo musimy jechać do pracy. Więc nie będziemy czekali na tą diagnozę, pewnie dostaniemy ją telefonicznie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, także... Sam jestem ciekawy, co to się stało z tym samochodem. Czy to jest tylko błąd? Jakiś
spowodowany, nie wiem, zabrudzeniem w AdiBlue, w tym płynie, może jakiś brud był i dysza odczytała to jako błąd, czy faktycznie coś poważnego, co będzie trzeba wymienić, także zobaczymy i widzimy się za chwilę. Przed chwilą dostałem telefon z serwisu. Pierwsza wstępna diagnoza jest taka, że komputer wyrzucił dwa błędy. No, God, please, no, no! Pierwszy błąd jest taki, że nie ma płynu AdBlue, że jest niski poziom, co jest nieprawdą. Damn! Bo jeszcze na trasie dolewałem te 3 litry, tak jak mówiłem wcześniej. Także zbiornik AdBlue jest pełen. A drugi błąd to jest niskie ciśnienie na pompie. Prawdziwy killer ma pompę! I w tej chwili tak naprawdę te dwa błędy nic nam nie mówią. Takiego konkretnego. Trzeba wyjąć ten zbiornik, zobaczyć, czy co z tą pompą się dzieje, czy być może jest zapchana, bo były już takie przypadki, że ten AdBlue tak się skrystalizował za bardzo. I sitko, które jest w tej pompie, no po prostu było zatkane, więc mam nadzieję, że będzie to tylko sitko, bo jeżeli będzie trzeba wymienić cały element, no to już grubsze koszty będą. Także zatrzymałem się samochodem specjalnie, żeby Wam o tym powiedzieć, no bo ta wstępna diagnoza na razie nic nam konkretnego nie mówi, także trzeba chyba wyjąć ten zbiornik i zobaczyć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. To tyle. Do zobaczenia w następnym ujęciu. No, jestem pod serwisem Fred, w którym jest nasz samochód. Przejeżdżałem niedaleko, więc stwierdziłem, że porozmawiam sobie osobiście z panem Sławkiem. I sytuacja wygląda w ten sposób, że ten cały moduł jest wyjęty. Wyjęta jest też, znaczy zajrzano do pompki i coś jest z pompką nie tak. Jeżeli chodzi o całą elektronikę i cały ten moduł wewnątrz, jak on wygląda, jest on czysty, więc nie jest zabrudzony żadnymi płynami, żadnym wyciekiem i tak dalej. I wygląda na to, jakby coś było z pompką nie tak, ponieważ pompka, jak dostaje impuls elektryczny, to nie załącza się od razu. Załącza się za trzecim, czwartym razem dopiero. Jak już się załączy, to później pracuje prawidłowo. I załącza się za każdym razem, ale w tej chwili ma problem tak jakby z uruchomieniem i coś jest nie tak z pompką. Plan jest taki, żeby taką pompkę zamienić, czyli włożyć inną pompkę i zobaczyć, czy to wszystko będzie dobrze funkcjonowało. Problem polega na tym, że ten moduł występuje w całości, czyli pompka i to wszystko pozostałe jest jakby jednym elementem. Więc czekamy na jakiś moduł, na jakąś pompkę używaną, która ma tutaj przyjść do serwisu, żeby podmienić, zobaczyć, czy to jest faktycznie błąd pompki. Jeżeli tak, no to będzie trzeba to wymienić. No i wtedy będziemy wymieniali cały moduł. Ale no na tą chwilę no musimy czekać. Musimy czekać, bo nie jest to stwierdzone do końca, jaka jest przyczyna tego uszkodzenia. Więc pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że długo to już nie potrwa, ale ja już nie będę Wam w tym vlogu dogrywał tego, ponieważ to jeszcze parę dni być może minie, więc ten odcinek i tak jest pewnie bardzo długi, i tak już pewnie macie dosyć słuchania na temat tego AdBlue i tych pompek i tego wszystkiego, więc kończymy ten odcinek. Jak tylko się pojawi informacja, to na pewno dam Wam znać. No i cóż, co dalej? Nie wiem. Nie wiem, kiedy wrócimy do podróżowania. Nie wiem, kiedy będziemy mogli się cieszyć tym, że mamy samochód. Trzymajcie kciuki, żeby trwało to jak najkrócej. Także trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I mam nadzieję do miłego i do rychłego. Na razie, cześć.